taki woźny, czyli muszę poprzełączać kilka pstryczków, guziczków, tak żeby poszło to gdzieś indziej. Dajcie nam znać standardowo, proszę, czy nas słyszycie, czy widzicie, czy jesteście z nami, czy może jednak ktoś po prostu zapomniał komputer wyłączyć, to spokojnie. Nie liczymy czasu, certyfikat i tak będzie na koniec naszego spotkania. Tak więc dajcie znać na czacie, przywitajcie się, tak żebyśmy zobaczyli, czy ten czat działa w ogóle, bo coś dzisiaj cicho jest u nas na czacie, tak jakoś nic, nie żadnych chmurek. No bo chciałam powiedzieć Sylwestrze, że my robimy niesamowitą, nie wiem czy nawet nie faux pas, dlatego że o 20 jest orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ważnych sprawach dla nas, więc jak my śmiemy w ogóle o tej samej godzinie zaczynać, to nie wiem, więc może Jezu, być... a to najmocniej przepraszam, nie wiedziałem. Ale to, no ale nie, no jakby wiesz, zaproszenie ja dostałam 100 lat temu od ciebie, a prezydent się zdecydował dopieroż co, natomiast no chciałam powiedzieć, że to jest bardzo poważna sytuacja rzutująca na nasz wieczór. Dobrze, to przepraszamy pana prezydenta, że my w tym czasie nadajemy, aczkolwiek ja byłem w pełni nieświadomy, właśnie zostałem uświadomiony, tak więc nie wiem, czy prezydenta nagrywają, nas nagrywają, więc jak ktoś przegapi ten początek, pamiętajcie, tak, że na ale kanale ja przywitam jako gość. YouTube Mentor Systemy Audiowizualne, no to momencik, no bo jeszcze pani Moniki nie zdążyłem zapowiedzieć. Pani Moniko, proszę tutaj na spokojnie się nie wyrywać. Mamy ten czas, ja muszę teraz to troszeczkę przedłużyć, żeby prezydent zdążył powiedzieć wszystko, tak? Aczkolwiek widziałem się dobry kawał. Jak jest najkrótszy kawał na świecie? Jest pokazany właśnie prezydent, który mówi zdecydowałem. Nie wiem, czy to jest poprawne politycznie, aczkolwiek kawał był śmieszny. Skończymy politykę, szanowni państwo. Witam bardzo serdecznie w imieniu moim, czyli tutaj stałego, bo ja tak od 6 lat w te poniedziałki bywam, jestem i ze mną zawsze są różni goście. I w tym roku mam tą przyjemność po raz kolejny gościć osobę nieszablonową, która specjalnie dla was, słuchajcie, wstała ze zmarłych, czyli wyzdrowiała, czyli Monikę Piechowicz-Kruk, eksperta, jeżeli chodzi o chociażby edukację medialną i nie tylko. Tak naprawdę chyba bym z pół godziny stracił, jakbym tam miał wyczytywać wszystko, na czym Monika się zna. I Monika prowadzi dla nas tylko edukacji medialnej, właśnie jako gość dzieli się zupełnie za darmo z wami tą naszą wiedzą fachową. Tak więc słuchajcie, herbatki w dłonie, jak to mawia pewien youtuber, zasiądźcie i Moniki będziecie mogli posłuchać za 5 minut. A teraz modne się stało na YouTubie, że są ciągle reklamy, tak więc i u nas musi się pojawiać fragment sponsorowany, ponieważ naszym sponsorem jest firma Mentor Systemy Audiowizualne i powiem wam tak, jakbym nie wierzył, to bym nie mówił. Wspólnie z mentorem przygotowujemy ofertę dla nauczycieli, ponieważ ja jestem tym szczęśliwcem. Ja już mam kod na bon 2500 zł, tak zwany talon dla nauczyciela. Monika, czy ty też również dostałaś taki bon? Czy jeszcze talon, nie? Bon 500, talon jeszcze nie. Jeszcze nie. Widzisz, a ja żem otrzymałem i tak, tak właśnie. Bo jesteś bliżej Warszawy, wiesz, to po prostu jest kwestia odległości. A, całkiem możliwe, no ale właśnie, słuchajcie, jak jesteśmy w temacie, to chciałem przybliżyć wam pokrótce temat, ponieważ wspólnie z firmą Mentor Systemy Audiowizualne oraz partnerami szykujemy ofertę, o której chciałem teraz chwileczkę opowiedzieć, ponieważ bon 2500 zł jest do wykorzystania tylko i wyłącznie właśnie na laptop, czy ultrabook lub jakkolwiek to będziemy nazywać, tak? I rozmawialiśmy z Moniką sobie wcześniej, że niestety nie można ani kupić smartfona, ani iPada, ani innego tabletu. Co najwyżej można kupić urządzenie 2 w 1, czyli właśnie laptopa, który rozkłada się w drugą stronę, to są tak zwane laptopy flip i wtedy rzeczywiście mamy laptopa z ekranem dotykowym, z rysikiem, jest to pewnego rodzaju gdzieś kompromis, aczkolwiek 2500 na niego to za mało, musimy dorzucić te drugie 2500, żeby w ogóle o takim sprzęcie tak naprawdę poważnie myśleć. Ale czy da się coś kupić za te 2500?
Powiedzmy, że tak, natomiast lepiej troszeczkę dołożyć i ja chciałem was zapoznać pokrótce z ofertą, na razie od jednego partnera, ale ja już wiem, że będzie jeszcze kolejny partner, który jest, słuchajcie, do sprawdzenia na stronie mentorpolska.pl, a także w ich sklepie, linki również wam udostępnię. Jest to, słuchajcie, firma Dell. Dell znany z niezawodnych laptopów, naprawdę, bo laptopy Della to jest taka marka premium wśród laptopów. Przygotował specjalnie dla nauczycieli dwie jakby wersje laptopów, mianowicie modele Vostro i modele Latitude. I słuchajcie, Vostro to już jest taki model, który można kupić za te 2500 nauczycielskie. Do Latitude'a troszeczkę trzeba dopłacić więcej lub troszeczkę jeszcze więcej, jeżeli chcemy mieć naprawdę na starcie dobry laptop, ale co ważne jest, słuchajcie, jeżeli zdecydujecie się taki laptop kupić na stronie chociażby sklep audiowizualny.pl, to dostajecie rzeczy, których nie ma. Jeżeli zdecydowalibyście się pójść do sieciówki, do jakiegoś marketu typu Media Expert, Euro i tak dalej, mianowicie Windows Pro 11 Edu, czyli specjalna wersja edukacyjna Windowsa, tak, tylko sprzedawana przez partnerów właśnie, słuchajcie, edukacyjnych, oraz co ciekawe, w przypadku Della Vostro całkowicie w gratisie 4 lata gwarancji, a w przypadku Latitude są, jest to nawet 5 lat gwarancji, którą mamy, czyli praktycznie wybierając model droższy takiego Latitude'a, tak, którego możemy kupić, no faktem, że ten 1000 więcej, ale dostajemy gwarancję na cały okres tak naprawdę, kiedy ten laptop powinien u nas być, czyli konkretne 5 lat. Jeżeli jednak, słuchajcie, nie jesteście aż tak przyzwyczajeni do Windowsa, to ja wam powiem o jednej rzeczy, która moim zdaniem sprawdza się świetnie, szczególnie na przykład jeżeli nie lubimy tych aktualizacji ciągle robić, czy chociażby nie znamy się na komputerach, bo wiecie, w Windowsie to zawsze można coś popsuć, rozważcie i zajrzyjcie chociażby do takich ludzi jak Maciek Danieluk, czyli gościu, który naprawdę na Google się zna jak mało kto inny, i rozważcie zakup takiego sprzętu, jakim jest Chromebook. Bo co to jest Chromebook? To tak w ciągu dosłownie 30 sekund. To jest połączenie właśnie laptopa z tabletem. Dlaczego? Bo nie działa na systemie Windows, tylko działa na systemie Chrome OS i dzięki temu systemowi pozwala na instalowanie aplikacji tak, jak instalujemy je na telefon komórkowy. Uruchamia się dosłownie w 5 sekund. Ja mam Chromebooka, mam Windowsa, mam Chromebooka w domu i mam Apple'a, więc wiem, o czym mówię. Naprawdę, słuchajcie, wysyp laptopu przez ten mój żywot edukacyjny dość znaczny i przeszedłem niejedno. System, który aktualizuje się sam, nawet nie wiecie kiedy, system, który uruchamia się w ciągu 5 sekund, jeżeli nie potrzebujecie instalować aplikacji typowo Windowsowych, tak, tylko działacie w chmurze, czy potrzebujecie właśnie aplikacji, które są aplikacjami typowo mobilnymi, znanymi z telefonów komórkowych, warto pomyśleć o takim Chromebooku i zobaczcie, że od Della już możecie mieć naprawdę niezłego, z Ryzenem trójeczką na właśnie Chrome OS-ie za jedyne 2800 zł, czyli 300 zł dopłaty, to można wziąć z tych 740-60, które dostaliśmy na ostatnio, na Dzień Edukacji Narodowej, i macie laptop, który będzie przynajmniej dwukrotnie dłużej laptopem użytecznym. Mianowicie cykl takiego laptopa Windowsowego to jest około 5-7 lat max, jeżeli kupimy sprzęt dobry. No sprzęt za 2,5 tysiąca to jest 3-5 lat tak naprawdę cykl takiego laptopa i nawet oni wiedzą w ministerstwie, bo amortyzacja jest tak zrobiona, że bodajże 20% kosztuje tego pierwotnej wartości, ten laptop tego 5 roku, to tak przy uczniach jest zrobione, a w przypadku Chromebooka, słuchajcie, taki Chromebook potrafi działać 10 lub dłużej lat. Na Chromebookach jest postawiona szkoła w Stanach Zjednoczonych. Te maszyny możecie zobaczyć, że Chrome OS można tak naprawdę zainstalować. Jest coś takiego jak Chrome OS Flex na bardzo, bardzo starych komputerach i to będzie chodziło. A jeżeli weźmiecie do tego mocną maszynę, jaką jest Dell Latitude 3445, który naprawdę ma, słuchajcie, niezłe parametry, bo ma tego Ryzena trójeczkę. 8 giga RAM to jest w ogóle aż nadto przy Chrome OS-ie. Dysk SSD, tak, 14-calowy ekran, Full HD+, tak, więc słuchajcie, to tutaj jak najbardziej wystarczy wam to na
dekadę. Ale tyle ode mnie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to przypominam, zaglądajcie na stronę mentorpolska.pl, tam jest zakładka. Niedługo pojawią się także laptopy od Acera. A jeżeli macie jakieś pytania związane z tymi laptopami, to zawsze na grupie Zainspirowani możecie zapytać. Chętnie udzielimy odpowiedzi. Ja od sprzętu jestem, Monika tu jest od takich bardziej medialnych rzeczy, tak więc chętnie pomożemy w wyborze, jeżeli się zastanawiacie, tak? I na spokojnie, pamiętajcie, idąc do marketu, dostajecie to, co jest w markecie, jest także, musicie dopłacić jeszcze za tą dodatkową gwarancję i nic więcej. Jeżeli kupujecie od partnera edukacyjnego, mentor lub jakiegokolwiek innego, sprawdźcie, bo bardzo często te warunki są o niebo lepsze, chociażby ze względu na gwarancję i pewność, tak, że ten serwis później będzie wykonany. Jak to jest z takimi sklepami? Sami wiedzą, ten wie, kto próbował coś kiedykolwiek oddać na gwarancję do sklepu. Tyle reklamą. Przechodzimy już do meritum sprawy, słuchajcie, czyli do naszego dzisiejszego tematu, więc jeszcze raz Moniko, witam cię serdecznie. Monika zgodziła się dzisiaj z nami być, widzę, że pełna werwy i chęci do tego, żeby już coś porozmawiać, bo ja się już muszę napić od tego gadania. No pełna werwy, bo jestem już 7 dni zamknięta w domu i po prostu nabieram sił, no więc jestem na etapie rekonwalescencji po matko jedyna, nie wiem, jakimś tajfunie, który przeze mnie przeszedł, więc zakładam, że no ja już tylko marzę o tym, żeby już tak dobrze wszystko już było, bo no tajfun musi szybko się kończyć, żeby dało się żyć po prostu. Znaczy takim chorobowym, także rzeczywiście na szczęście nie jest to COVID, no ale jakby objawowo powiem wam szczerze, że no po prostu to, co się potrafi z człowiekiem zrobić w kilka godzin, to jest niesamowite, no w każdym razie mam takie już doświadczenie w sobie, wychodzę na prostą i zakładam, że no właśnie te ostatnie dni takie są ku temu, żeby jeszcze tak nabierać właśnie, dochodzić do formy, no bo jednak chyba zapominamy często o takiej dbałości, o ten czas, kiedy organizm musi jeszcze oprócz samego leczenia po prostu zebrać siły w sobie po to, żeby no, ruszyć znowuż na tą autostradę wszystkich wyzwań, jakie mamy zawodowo i każdej jednych. No ale dobrze. No dobrze, poczekaj Moniko, poczekaj, bo już się zaczęłaś rozgadywać. Właśnie. Słuchaj, ponieważ jak Monika zacznie mówić, to naprawdę, to ja myślałem, że jak ja zaczynam mówić, to ciężko ten, bo się rozgaduje, ale jak Monika zacznie mówić, to zawsze pamiętasz, że Monika, tak, na tym. Więc ja przygotowałem zestaw pytań do Moniki, żeby już jej później nie przerywać, nie wtrącać, nie wybijać ją z rytmu. Chciałbym, Moniko, że możemy przejść do tych pytań, ponieważ ja akurat nie jestem ekspertem od SP. Na szczęście otaczam się wspaniałymi kobietami. Pozdrawiam z tego miejsca między innymi też Zytę, która jest drugą ekspertką tutaj od SP i postanowiłem stworzyć taką listę pytań do Moniki, którą widzicie teraz na ekranie, sobie podglądam, tak? Słuchajcie, na tym. Mianowicie i poproszę o to, żeby Monika wypowiedziała się na ten temat i odpowiedziała mi na kilka pytań. Słuchajcie, czym różni się uczeń w normie od ucznia z SP podczas edukacji medialnej, prawda? No bo słuchajcie, to jakby na to nie patrzeć, tak naprawdę często idąc do pracy i mając styczność różnego rodzaju materiałami, czy chociażby różnego rodzaju uczniami, robimy pewne rzeczy z automatu, zamiast na chwilę zatrzymać się i zastanowić tak naprawdę, czy tu nie potrzebujemy jednak zmienić naszej koncepcji, zmienić naszej praktyki i pewne rzeczy inaczej ułożyć i dostosować. Co dalej? Jakie szanse ograniczenia dla ucznia z SPM w edukacji medialnej istnieją? Jaka przede wszystkim jest nasza rola nauczycieli pracujących w szkołach publicznych, tak żeby taki uczeń mógł odnaleźć się podczas naszej drogi z edukacją medialną. Jakież są szanse i ograniczenia z perspektywy rodzica poza szkołą, czy tudzież przedszkolem? No i przede wszystkim, słuchajcie, chyba najważniejsze, edukacja medialna dla wszystkich, no bo tak jak szkoła, mówimy, tak wiele rzeczy w szkole ma być dla wszystkich, czyli dla kogo? Ja w tym momencie się już zamykam. Dziękuję Moniko, że cierpliwie dałaś mi się wygadać troszeczkę i oddaję głos naszemu gościowi. Monika.
Bardzo dziękuję. No, Sylwester zadał mi dużo pytań, znaczy pochylaliśmy się nad nimi w sumie oboje jakiś czas temu, no w końcu musiały jakoś wybrzmieć, więc tak właśnie one wybrzmiały, ale też no, nie ukrywam, że nie chcieliśmy, jakby pozostałam w tej roli gościa dzisiaj ze względu na to, żeby ten temat jakby dalej obrastał w te kolejne możliwości, jakby w ogóle, wiecie, zatrzymywania się nad tym, pochylania się nad tym tematem, a jednocześnie jakby normalizowania tego tej naszej pracy. I ja mówię tutaj teraz o nauczycielach, ale też mówię o rodzicach, bo też oni pewną pracę wykonują. Jako rodzic też wykonujemy, też w tym gronie, do tego grona należę. I czy będziemy mówić o przedszkolakach, które są mi bardzo bliskie, czy będziemy mówić o szkołach podstawowych, czy o młodzieży, które już są w szkołach ponadpodstawowych, to zobaczcie, wspólny mianownik czasem pod kątem zarówno szans, ale również i trudności właśnie się upatruje w tych mediach, co z nimi, tak? I ciągle tutaj ostatnio się mocno jakby wdrożyliśmy w to, czym w ogóle jest ta edukacja medialna, na czym ona polega, jaką rolę ona odgrywa. Analizowaliśmy wielopokoleniowość i trudności z tego wynikające. I też myślę, że ostatnio miałam też takie bardzo ciekawe, tuż przed moim tajfunem zdrowotnym, prelekcje dla rodziców właśnie dzieci przedszkolnych. I wiecie, sobie uświadomiłam, że tak na dobrą sprawę trzeba o tym rozmawiać, ponieważ nikt się nad tym nie zastanawia, co jest źródłem naszych wielu trudności albo braku takiego poczucia zadowolenia i szczęśliwości w tym, co właściwie powinno nas uszczęśliwiać. Więc jakby tutaj i tu w kontekście tych wszystkich kompetencji medialnych, bo ja bym powiedziała tak, edukację medialną traktujmy jako jakby szerokie spektrum kompetencji medialnych, o których chcemy mówić, bo edukacja medialna ma jeden cel, przygotować nas do tego, żebyśmy adekwatnie do wyzwań współczesności potrafili się komunikować, mieć dostęp do informacji, możliwości weryfikacyjne, właściwie źródeł informacji, tak, i umieli z tego zrobić najlepszy pożytek dla siebie i naszych najbliższych. Więc jakby patrząc na to jako tą edukację medialną, no to tutaj rzeczywiście mamy bardzo szerokie pole, które trzeba by sobie teraz zdefiniować. Czyli krótko mówiąc, patrząc tutaj nawet na te wszystkie pytania, znaczy patrząc na pytania, bo możemy ci teraz popatrzeć jeszcze, jakie one tutaj wybrzmiały, z drugiej strony to zdjęcie też nam pokazuje, to słuchajcie, to kto tu będzie, czym się będą różniły osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od tych dzieci tak zwanego głównego nurtu, czyli dzieci w tak zwanej normie. I to już nie chcę wchodzić w dywagację, co to jest norma, bo jakby wiecie, normatywni to już jesteśmy, coraz trudniej jest ją zdefiniować, więc to lepiej zostawmy już specjalistom od tej dziedziny. Natomiast czym dla nas jest na co dzień trudność w pracy, ale też trudność w wychowaniu, ale też trudność w komunikacji i jaką rolę może odegrać w tym właśnie ta edukacja, czyli zestaw kompetencji medialnych zarówno po stronie dziecka, ucznia, jak i rodzica. No i kiedy, co odgrywa, jaką rolę. No to przyjrzyjmy się w takim razie temu, bo wiecie, to jest taki oklepany mem, ale on jest ciągle aktualny i to jest takie z jednej strony patrzy się na niego i się mówi, o Jezu, znowu ten sam obrazek i w ogóle, ale słuchajcie, to jest nadal ten sam system, w którym tkwimy i nadal jesteśmy w drodze do zmian takich, które zmienią rzeczywistość ucznia, ale i wraz ze zmianą rzeczywistości ucznia zmienia się rzeczywistość nauczyciela, ale też również w tej całej triadzie współpracy zmienia się rzeczywistość rodzica. I jak dobrze wiemy, zarówno od strony rodziców, jak i od strony nauczycieli,
że to się cały czas ze sobą jakby przeplata, tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy, jeżeli są tutaj i rodzice, i są i nauczyciele, albo będą oglądać to później, bo też jakby bierzemy pod uwagę to, że część z Państwa jest tutaj, że tak powiem, na click meetingu, ale sporo osób później, jak patrzymy sobie w statystykach, ogląda te transmisje na tak zwanym online, czyli na transmisji na żywo. Część osób później jeszcze też ogląda i zagląda do tych nagrań po czasie już tego nagrania, więc jakby cieszymy się z tego, że te tematy w ogóle pracują. To jest szalenie ważne, żebyśmy jako społeczeństwo po prostu nad tym się pochylali, żebyśmy mogli angażować się w pewne procesy, które zachodzą i lepiej, jeśli zachodzą z naszą świadomością, niż mimowolnie przelatują i w jakiś sposób burzą naszą poukładaną po staremu rzeczywistość. No więc spójrzmy jeszcze raz na ten mem. To jest taki system, w którym oby jak najmniej i jak najrzadziej zdarzał się nauczyciel, który mówi tak, żeby było sprawiedliwie, to wszyscy dostaniecie to samo zadanie. I jeżeli jeszcze gdzieś tak jest, to w obecnej sytuacji i wręcz reformacji, jaką przechodzi edukacja, nie ze względu na zmiany systemowe, chociaż też, bo bez tego nie zajdą zmiany, ale przede wszystkim w postrzeganiu człowieka, jego potrzeb i jego rozwoju, tego ogólnego trendy, można powiedzieć, czy też nurtu pedagogiki, czy też wszystkich nauk zajmujących się człowiekiem. Mówimy teraz o inkluzji, mówimy teraz o włączeniu, a włączenie powoduje, że jakby nie da się, czyli przyjmujemy od razu, inkluzja dla mnie osobiście jest czymś takim, że zgadzamy się na różnorodność. To znaczy, że zakładamy, że w ogóle w środowisku będzie każdy inny i dla każdego innego trzeba inaczej troszeczkę pewne rzeczy przygotować. I tutaj nie ma czegoś takiego jak tutaj siedzący pan, który nam takie rzeczy dziwne jeszcze chce powiedzieć. Natomiast to, co jest prawdą w tym obrazku, prawdą jest właśnie to, że jak mówimy o tej inkluzji, jak mówimy o zróżnicowanym środowisku, a tak mówimy w edukacji włączającej, która tak się została nazwana tutaj w języku polskim i o której się teraz bardzo dużo mówi w skali całej Polski, to jakby przeprowadzamy, można powiedzieć, pewną reformę albo uwypuklamy pewien aspekt edukacji, który tak naprawdę w aktach prawnych jest gwarantowany od iluś 10 lat, w tym również aktach prawnych, albo ratyfikowanych i ujętych, że tak powiem, i honorowanych w Polsce, albo tych właśnie typowo państwowych, jak Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, czy Prawo Oświatowe, czy na przykład Konwencja Praw Dziecka. Więc tutaj chcę powiedzieć, że osoby, które są w systemie edukacji, to już dzisiaj wszyscy powinniśmy wiedzieć, do czego jesteśmy zobligowani i wiedzieć, na czym polega różnorodność. Trochę jest inna sytuacja, kiedy mówimy o dzieciach, dlatego że dzieci często mówią, myślą tak, jak myślą ich środowiska rodzinne. I z jednej strony środowiska rodzinne mają prawo czegoś nie wiedzieć, co właśnie zachodzi, skoro nie jest to codziennie nazywane i mówione, tak definiowane, że teraz na tym to polega, takie i takie są dobre strony, ale to my jesteśmy systemowymi, że tak powiem tutaj, przedstawicielami jako nauczyciele, pedagodzy, do tego, żeby środowiska rodzinne to zauważyły, odczuły, zrozumiały i wspierały. O co tutaj teraz chodzi z tym obrazkiem? No, prawda w tym obrazku jest taka, że rzeczywiście dostajemy w jednej klasie, która w szkolnictwie ogólnodostępnym stanowi czasami zespół 25-osobowy, a wiemy, że w szkołach ponadpodstawowych zdecydowanie większy zespół może stanowić. To prawda, że patrzymy na każde z tych dzieci, bo mamy taki obowiązek, gdzie jedno z nich może być słoniem, drugie pingwinem, trzecie małpą i
jak wiemy i uczymy małe dzieci, to każde z tych zwierząt potrafi coś innego. Ale jak przychodzą już te dzieci, takie różne, do naszej szkoły, to często nie wiemy już o tym, że te dzieci potrafią również różne rzeczy. I cała rzecz w medialnym wydaniu teraz, bo do tego dochodzi, tak chcemy dojść, jaką rolę w tym wspieraniu odgrywa ta edukacja medialna, jakie daje szanse, gdzie znajdziemy ograniczenia, to jest ta rola wspierająca w tym, żeby każdy z tym, co potrafi, mógł przy pomocy również tej strony medialnej osiągać sukcesy. Bo powiem tak, życzeniem moim jako rodzica jest to, żeby moje dziecko wyrobiło sobie zdanie o sobie, że jest człowiekiem zdolnym do osiągania sukcesów, czyli do osiągania swoich założonych celów, czyli również popełniania błędów i takiej możliwości, czyli również jakby pokonywania pewnych trudności. Jako rzeczywiście ostatnio dosyć intensywnie zaangażowany trener i ekspert w edukacji włączającej, w takim procesowym szkoleniach ogólnopolskich pod patronatem oczywiście Ministerstwa Edukacji Narodowej, bardzo dużo się oglądamy tam filmy z uczestnikami i tutaj już te filmy wam wspominałam. Emi Mullins czy też Kasia Bieżanowska opowiadają o tej stronie osób niepełnosprawnych dzisiaj w systemie. I to, co od nich wybrzmiewa, to jedna z sentencji mówi, że czasami w przeciwnościach, przeciwności są nam potrzebne, bo to one wyzwalają w nas takie moce, na które byśmy się nie zdobyli, gdyby ich po prostu one się nie pojawiły. I gdyby tak chcieć sobie teraz reflektować, jak zwykle wszystkich nas i samą siebie zresztą też zawsze namawiam do tego, żeby chwilę się zastanowić, to kiedy najwięcej osiągamy? Wtedy, kiedy jest taki totalnie spokój, życie, wiecie, miodem płynie, jest wszystko okej, czy wtedy, kiedy mamy trochę jednak pewnych zadań, trochę wyzwań i musimy się spiąć, musimy coś zrobić czasami wbrew swoim nawykom, wbrew swoim jakimś dotychczasowym nawet chęciom, bywamy zmęczeni, ale w sumie ważny jest ten moment zakluczenia, czyli tego sukcesu. No i tak patrząc sobie teraz na tą naszą klasę, no wiecie, jakby ten słoń tak się wspiął na to drzewo, to byłby to wielki sukces. Jakby pingwin się wspiął na to drzewo, również wielki sukces. Dla małpy bym powiedziała, że to będzie tutaj, to jest uczeń wybitnie uzdolniony, który raz, dwa, trzy będzie na szczycie, może być na szczycie, tak? Tak też znajdzie swoją drogę, żeby na tym szczycie być, chociaż trochę inaczej. I właśnie na tym to będzie polegało, że żeby w tą drabinę, która pomoże się wspinać za pomocą swoich kompetencji, uczniowie znajdowali, być albo nauczyciele, albo właśnie rodzice, czasem nie przeszkadzali, a znajdowali właśnie szanse rozwojowe przy okazji kompetencji medialnych. To trochę tak miało wybrzmieć. No ale Sylwester tutaj chciał koniecznie tak to sobie, że tak powiem, zdefiniować, no więc z czym jakby w ten sposób zadajemy to pytanie. Ale warto o tym mówić i wydaje mi się, że nigdy nie jest za dużo, gdy się powraca do tego memu i gdy się go analizuje, gdzie jesteśmy, co robimy, co się zmieniło. Czy nadal jest tak samo, czy ja dostrzegam wszystkie potencjały, czyli całe szerokie spektrum specjalnych potrzeb edukacyjnych, bo specjalne potrzeby edukacyjne to nic innego jak uczeń, który jest w spektrum od globalnego opóźnienia intelektualnego i po drodze może być całe mnóstwo ograniczeń wynikających czy to z dostępu zmysłowo, z zaburzeń zmysłowych, tak typu wzrok, słuch, czy też ograniczeń fizycznych, typu jakieś niedowłady, nie wiem, paraliże, spastyczności, omdlenia i tak dalej. Mnóstwo jest jakby tutaj po drodze specyfik z tak zwanych sprzężeń. Czy też będzie to uczeń, który będzie kierunkowo inaczej funkcjonujący emocjonalnie,
nadwrażliwy, czy to będzie uczeń z zaburzeniami psychicznymi, czy to będzie uczeń z dysleksją, czy to będzie uczeń z na przykład kierunkowym, mocno ukierunkowanym zainteresowaniem, a wtedy wszystko inne odrzucone, co bywa trudne w szkole, bo tutaj też taki uczeń będzie, tak? Na przykład rybka jest zupełnie w innym wymiarze. Czy też będzie to uczeń wybitnie uzdolniony, który akurat tutaj byłby przy zadaniu wejścia na drzewo, na przykład mogłaby to być rzeczywiście ta małpa, powiedzmy, ponieważ to jest dla niej tak naprawdę żadne wyzwanie. Ale wtedy w systemie obecnym trudno jest zdefiniować sobie to, jak pracować z taką małpą, żeby dla niej to było wyzwaniem. No bo wiecie, jak ona wejdzie na to drzewo od razu, to zanim ten słoń tam by miał ewentualnie się wczłapać, jeżeli to będzie w ogóle osiągalne, zanim ten pies, zanim foka, o ile będą próbować, mogą próbować długo, jeżeli uznają, że w ogóle to będą robić oczywiście, to ta małpa się zdegustuje. Ona będzie, no co to jest, no siedzę na tym drzewie, co z tego, że jestem pierwsza, nie ma kto mi dorównać, z nikim się nie ścigam, nie jest to dla mnie ciekawe. No i wtedy w takim systemie szkolnym czasami ta edukacja medialna przychodzi nam na ratunek, tak? I chciałabym jakby tutaj tą konkluzją, odpowiadając na Sylwestra pytanie, przejść do następnego slajdu, ponieważ my już dużo, my jesteśmy teraz na trzecim właściwie takim spotkaniu, to właściwie teraz to bym powiedziała, że to miało być takie trochę chwilę zatrzymanie się, zreflektowanie, co się wydarzyło wcześniej, bo wcześniej były takie webinaria, które bardziej były wykładnią z jakiejś teorii dotyczącej czy to edukacji włączającej, czy to edukacji medialnej. Natomiast dzisiaj tak trochę bardziej gościnnie, jakby troszeczkę konkludujemy pewne rzeczy. Co my mówiliśmy o tej edukacji medialnej? Oprócz tego, że to jest całe szerokie spektrum różnych, przepraszam, kompetencji medialnych, to przede wszystkim są to umiejętności, które pozwolą nam sięgać po informacje, rozumieć te informacje. Można bezpiecznie szukać w internecie, w zasobach różnych informacji, ale co jest jeszcze dalej potrzebne? Oprócz samego wyposażenia, umiejętności obsługi, dostępu do informacji, czyli włączenie powiedzmy strony z internetem, to jeszcze jest bardzo ważne, żeby umieć, i to jest też bardzo istotne, dokonywać oceny w umiejętności weryfikowania informacji, analizowania złożonych realiów, tak, czyli przyczyn. Nie można brać zero-jedynkowo wszystkiego, co jest napisane w internecie, bo to nie są, często są to źródła, których nawet by nie należało przeczytać. Czyli trzeba umieć również, i tutaj to jest również kompetencją, odróżniać realia, czyli fakty, od pewnych opinii, od pewnych ocen, od pewnych życzeń ludzkich, których jest dużo na tym naszym łez-padole, i w związku z tym trzeba to również brać pod uwagę. Ale żeby na to w taki sposób móc spojrzeć, trzeba mieć odpowiedni dystans, trzeba mieć odpowiednie szerokie horyzonty, trzeba mieć szeroką perspektywę po to, żeby umieć dostrzegać pewne zależności, i przede wszystkim rzeczywiście umieć bazować na faktach. Swoja opinia, moja opinia jest dla mnie istotna. Dużo mniej będzie istotna, ja szanuję wszystkie opinie, natomiast każdy ma prawo do takiej swojej wyrobionej. Natomiast do faktów możemy zaglądać wszyscy i dążyć. No i teraz jak to jest z tą edukacją medialną, a z tymi kompetencjami, a z tą specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? I co tam, czym oni będą się różnić? Ci, którzy będą, ja może przeklikam sobie tutaj już slajd, bo to jest slajd, który treściowo jakby jest nawiązaniem do tego, o czym mówiliśmy, więc ja tutaj nie chciałabym tego znowu mocno rozbudowywać, no ale powiedzmy, że w nawiązaniu do treści, które już sobie kiedyś wykładaliśmy, a dzisiaj tylko sobie to podsumowujemy. Co jest potrzebne do zrozumienia treści przy kompetencjach medialnych? Pierwsza podstawowa rzecz, i to jest też istotne, czasami rodzice mają pewien
zastrzeżenia, inaczej widzą potrzeby dziecka, aniżeli nauczyciela. Nauczyciele pracując w systemie mają pewne ograniczenia, bo mają pewne kryteria, pewne wytyczne do przeprowadzenia na przykład egzaminów gimnazjalne, to już dawno były, ósmych klas, tudzież matury na przykład, tak? Ale tak samo będzie to wynikało, przebiegało podczas sprawdzianów na przykład. I teraz jak mamy rozwiązać zadanie, jeżeli nie rozumiemy treści? No i tutaj może być to różne podłoże, tak? Przy specjalnych potrzebach edukacyjnych często jest tak, że można nie widzieć, można nie słyszeć, można nie dowidzieć, można nie dosłyszeć, można, nie wiem, mieć dysleksję, z dysleksją generalnie będzie za każdym razem inaczej, można nie rozumieć globalnie znaczenia zbyt abstrakcyjnych stwierdzeń, można w ogóle nie umieć czytać, można mylić literki, tak? Można, nie wiem, nie móc przeklikać, mieć dostępu technologicznego, czyli krótko mówiąc, okazuje się, że tak naprawdę tych ograniczeń w dostępie do treści i możliwości zrozumienia treści potrzebujemy pewnego wsparcia. Teraz na pewno wszyscy Państwo wiecie, słyszycie w mediach, bo jest teraz to mocno nagłaśniane, o prawie do dostępności. Dostępność to jest coś takiego jak na przykład podjazdy, to jest jakiś etap już za nami, bo jest prawie to wszędzie, czyli dostępny budynek dla osób na wózku, poruszających się na wózku, to jest na przykład budowanie podjazdów zamiast schodów, bądź też montowanie wind zamiast tylko schodów. Natomiast dostępność ogólnie, w ogólnym takim rozumieniu, jest to w każdym jednym obszarze funkcjonowania człowieka o różnych ograniczeniach, nazywanych często specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tudzież rozwojowymi, to jest odpowiednie oznakowanie, czyli na przykład kontrastowe, czarny, żółty dla osób słabowidzących. Ale to się przydaje, słuchajcie, nie tylko dla osób z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Osoby, które mają jaskrę, które mają w ogóle jakieś choroby oczu, często też niedowidzą. Osoby albo słabiej widzą, albo niewyraźnie widzą. I każde wsparcie w postaci kontrastowości, czyli ten balans między żółta ramka na czarnym tle, jest dużo bardziej widoczne. Albo co jest trudne do osiągnięcia wtedy, kiedy już mamy coś wydrukowane, sprzed lat jakby zatwierdzone, od lat praktykowane. I wtedy na przykład przychodzi nam do tego z pomocą edukacja medialna, to znaczy możliwość, i teraz rola nauczyciela będzie, o której będziemy trochę później mówić jeszcze, zauważyć możliwości, poszukania możliwości rozwiązań, przepraszam, w dostępie dla ucznia materiałów, dla rodzica wspieranie tego, a dla ucznia po prostu możliwość rzeczywiście, nie tylko już jakby dostępem się zajmują wszyscy pozostali. W tym po drodze będzie jakiś dyrektor, który odpowiada finansowo za pewne wyposażenia szkół, tak, czy też placówek. Natomiast uczeń to jest tak jak dziecko, które dostaje okulary i nagle zobaczy swoją mamę. Widzieliście kiedyś takie filmiki? To jest takie coś, taka chwila, w której objawienie, można coś zauważyć. Jest to dla mnie czytelne. Z kolei dla innych osób, i to jest dla nas prawie że oczywiste, tego typu specjalne potrzeby edukacyjne. Ale jeżeli jest ktoś na przykład z globalnym opóźnieniem intelektualnym, albo z głęboką, niezdiagnozowaną, niestwierdzoną trudnością o charakterze dyslektycznym, to dla nich co może być dostępnością, bardziej dostępne, co może być tym wsparciem, gdzie szukać tutaj różnych rozwiązań. I tutaj dla takiej grupy osób, które mogą nie powiedzieć, bo się, to są osoby, które są w normie intelektualnej, ale które mają problem z dostępem do informacji. To są osoby, które są tak samo ambitne jak wszyscy pozostali,
I to są osoby, które jednocześnie wstydzą się, gdy czegoś nie potrafią zrobić tak jak inni w normie intelektualnej, jak ich koledzy. I to są osoby, które często nie definiują, bo nawet im ktoś nie wierzy, że się uczyli, ale się nie nauczyli i że mają z czymś ewentualny problem. W związku z tym, to jest taka grupa dla mnie, ja z wielkim serduchem zawsze o nich mówię, ponieważ ich nie widać i ich trudno zrozumieć, ich potrzeby edukacyjne. No i wtedy przychodzi taki ETR, czyli dokładnie ta ikonka, którą tutaj Państwo widzicie. ETR możemy na zpe.gov.pl, czyli na naszej platformie zintegrowanej, ministerialnej, odnaleźć teksty, ale również te teksty pojawiają się już tak naprawdę w ramach dostępności właśnie dla wszystkich, również na stronach internetowych pożytku publicznego, czyli instytucjach pożytku publicznego. I mogą to być różne urzędy, mogą to być instytucje kulturalne, które jakby mogą to być szkoły, oczywiście przedszkola, które to zwiększają dostępność dla kolejnej grupy odbiorców. I właśnie w ramach takich szkoleń z edukacji włączającej, między innymi z nauczycielami, dyrektorami, ale również z przedstawicielami kuratoriów oświaty, czy też JST, zaglądamy na teksty łatwe do czytania. Czym one się różnią? I różnią się tym, że są napisane w sposób przejrzysty, są napisane odpowiednią czcionką, zarówno pod względem wielkości, jak i doboru czcionki, czyli na przykład czcionką bezszeryfową, aniżeli Times New Roman, czyli na przykład Arialem albo Taoma, że na przykład są to teksty, które są przede wszystkim wypowiedziami bazującymi na krótkich tekstach, pojedynczych zdaniach, mocno uproszczone. Ale z drugiej strony, teraz patrząc na, i poparte, przepraszam, to jest bardzo ważne, poparte obrazkiem graficznym o ograniczonej ilości kolorów, które mocno odwołuje się do treści zamieszczonych obok, przepraszam, w zapisie. Na ZPE dla nauczycieli, dla rodziców, szczególna inspiracja, proszę odszukać ETR albo pod hasłem teksty łatwe do czytania. To są darmowe teksty, publikacje do czytania wieczorem z dzieckiem, do czytania babci z dzieckiem, która też zrozumie, co tam jest napisane, do ćwiczenia pewnych umiejętności, które dziecko może wywołać. Natomiast co jest tutaj potrzebne? Potrzebne jest najlepiej komputer, ponieważ to będzie najlepiej widoczne, umiejętność otworzenia strony, umiejętność wyszukania informacji pod tytułem teksty łatwe do czytania, bądź też ETR, i wyszukanie jakby tej publikacji, która wybór właściwej publikacji, która będzie jakby odpowiedzią na nasze potrzeby. I teraz dziecko za jakiś czas, jako nastolatek, sobie dużo lepiej może z tym poradzić niż rodzic, a już tym bardziej niż babcia. I trzeba sobie też w systemie domowym wtedy uświadomić, to kto ma jakie kompetencje medialne, które pomogą nam, bo one nam pomogą na tym poziomie pracować z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bo dziecko ma doświadczać swoich sukcesów, osiągać swoje cele, czyli wykonać zadanie, przeczytać ze zrozumieniem tekst, wypowiedzieć się być może na podstawie zrozumianego tekstu, zdefiniować pewną opisaną rzecz, która jest tam dużo prościej opisana, przekazać informacje na temat tego, co jest nam najbardziej potrzebne. Na przykład instrukcja obsługi tam czegoś. Jest to również bardzo istotne do osiągania, że tak powiem, sukcesów, celów przez osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. No i słuchajcie, to są opowiastki wybranych jakichś przykładów. Ale pomyślmy teraz jeszcze inaczej. Czemu ma to służyć? Po co to dziecko ma rozumieć tekst, który czyta? No ma rozumieć po to, żeby potem jak będzie dorosłe, to cokolwiek by nie wzięło do ręki, to powinno być dla niego czytelne. Tylko że jak kiedyś to dziecko będzie już dorosłe, to sobie będzie wybierało takie teksty,
które będą dla niego albo arcy interesujące i zrobi wszystko, żeby je przeczytać, albo będzie sięgał tylko do tego, co jest jemu bezwzględnie konieczne. Ale też może się okazać, i to już się pojawia również na stronach urzędów miejskich, jak chcecie Państwo, to zdradzam tajemnicę, Mińsk Mazowiecki cieszy się bardzo taką stroną, którą często, na którą spoglądamy. Tam są różne dostosowania i tam jest zastosowany między innymi tekst łatwy do czytania dla dorosłych. Ponieważ tak się zdarza, że często dzieci z globalnym opóźnieniem intelektualnym, na przykład z lekką niepełnosprawnością intelektualną, bardzo często są jakby którymś pokoleniem z kolei osób, które mają tego typu problem. I to oznacza, że ci rodzice dzisiaj, żeby być samodzielni, również mają te same problemy, co ich dzieci. I to oznacza, że wtedy ta edukacja medialna jest dla nich wszystkich ratunkiem i ucząc ich takiej samodzielnej praktyki w pozyskiwaniu informacji o świecie, o tym, co potrzebują się dowiedzieć, o czym się potrzebują dowiedzieć, to jest dla nich praktyka dla całej rodziny. I również wtedy jest bardzo to przyjemne, kiedy dziecko może po prostu wspierać nawet rodzica, babcię, dziadka w tym dostępie do informacji. Więc tutaj jakby szczególnie polecam tego typu dostosowania. To tak nawet się fajnie splata. Teraz jak nauczyciele dostaną też te nowe laptopy, to myślę, że z takim wyszukiwaniem, buszowaniem, sprawdzaniem, wiecie, to jest bardzo ważne. Ja pracuję na co dzień chyba też, znaczy nie chyba, przepraszam, to się jakoś zagalopowałam. Na co dzień pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. I dla dziecka, które słyszało Niemcy, i ostatnio na geografii właśnie uczeń bardzo chciał, mierzyliśmy odległość, co to jest odległość. I dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ale o dosyć takim specyficznym środowisku funkcjonalnym, w którym żyje na co dzień, czyli z brakiem dostępu do takiego szerokiego świata, jaki możemy tutaj sobie tak nazwać, dla niego było problemem ułożenie sobie w głowie, bo mierzyliśmy odległość od jego miejsca zamieszkania do Niemiec. Ja mówię, dziecko, ale żeby zmierzyć taką odległość, to musi być z punktu A do punktu B, z Kalisza na przykład, bo my z Kalisza do Warszawy, albo z Kalisza do Niemiec się tak nie da, no więc musimy wybrać sobie jakieś miejsce, ale jakie miejsce? I dla niego było to już bardzo trudne, żeby sobie to uzmysłowić. No to co bierzemy? Bierzemy komputer, i klikamy, i szukamy na mapie, to zaznacz sobie jedno miejsce, które jest w tych Niemczech i po prostu poszukaj, zmierzymy tę odległość. Akurat to był Berlin. I wiecie, jaki był problem? Problem był również na poziomie tego, żeby napisać słowo Berlin, czyli nazwa własna, czyli w pewnym sensie, no może nie tyle abstrakcyjne, ale abstrakcyjne było to, że jest jakaś nazwa, której nigdy w życiu nie pisał, nie używał, właśnie usłyszał i tak dalej. W związku z tym napisanie tego w sposób właściwy po to, żeby odmierzyć tę odległość, było już problemem. Ale to jest również jakiś element umiejętności pozyskiwania informacji. Więc kompetencje medialne to nie jest tylko kwestia obcowania ze sprzętem, to jest kwestia umiejętności wykorzystania no, tego, co ćwiczymy. Przecież w szkole ćwiczymy język polski, język ojczysty, język obcy, ćwiczymy geografię, mapę świata, mapę Polski i generalnie powinniśmy używać tych wszystkich informacji w sposób praktyczny, w czym nam pomaga właśnie między innymi edukacja medialna. No dobra, trochę się rozgadałam, jak zwykle już tutaj Sylwester dobrze wie, ale to, co jest ważne i to, co też tak sobie dzisiaj na tym gościnnym zaproszeniu myślałam, żeby powiedzieć, to, co bym chciała też tak skonkludować i podkreślić. Ważne jest, idąc tutaj za słowami Dalai Lamy, żeby celem naszym było nie bycie lepszym od kogoś, innego, lecz bycie lepszym od tego, kim samemu było się wcześniej. I te ptaki też się pojawiają jak taki u mnie motyw wolności,
Ale słuchajcie, wolni jesteśmy wtedy, kiedy podążamy swoim torem, kiedy pokonujemy swoje jakieś trudności, przeciwności, które być może nie byłyby przeciwnościami dla innych. Mamy swoje sposoby radzenia i rozwiązywania sobie różnych tych problemów, ale tak samo nasi uczniowie i tego samego dzieci od małego w przedszkolu powinniśmy, że tak powiem, uczyć, żeby właśnie nie było porównań. Bardzo często niestety, i to już też się obserwuje w przedszkolu, jest tak, że porównujemy dziecko jeden do drugiego, potem te dzieci się między sobą albo nie lubią, albo kłócą, albo biją, bo nie chcą być lepsi, bo nie chcą być gorsi, przepraszam, albo chcą właśnie być zawsze najlepsi, bo nie mogą być gorsi, bo zawsze byli ci naj. Natomiast to jest, zobaczcie, niby edukacja medialna, a z drugiej strony tutaj każdy może znaleźć swoje miejsce w tym całym kluczu podążającym w tym samym kierunku. Dla mnie ten obrazek, to zdjęcie jest zawsze takie mocno, że tak powiem, skłaniające do refleksji, bo nic złego jest, tutaj nie ma mniej ważnego ptaka w tym całym układzie tego klucza ptaków odlatujących, tylko każdy ma swoją własną przestrzeń, którą w sposób najlepszy może zagospodarować. I tak jest również w tym wielopokoleniowym, wieloperspektywicznym procesie edukacji, w tym edukacji medialnej. To na razie takie robimy właściwie zarysy, ale tu zaraz będziemy finalnie, że tak powiem, podsumowywać. Więc słuchajcie, edukacja medialna, czyli jaka jest rola nauczyciela, bo to jest bardzo ważne. Mówiliśmy o dostępności, mówiliśmy dużo o edukacji medialnej na wcześniejszych, to była cała tak wykładnia, tak, tego nauczania naszego procesowego. I teraz, co potrzebują dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Mogą potrzebować dodatkowych specjalistów. I to stosujemy w naszych szkołach, tak, czy w placówkach. Czyli mamy pedagogów specjalnych, mamy psychologów, mamy pedagogów, mamy logopedów, mamy terapeutów różnych. I tutaj będą bardzo istotnym elementem takiego często procesu i chyba dużo z takich dzieci, które potrzebują, znaczy ja tak mówię, to dużo ze względu na praktykę też prywatną, jaką, w której mogę sobie pewne rzeczy obserwować, ale również i w placówce oczywiście oświatowej. Dużo jest takich dzieci nadwrażliwych, a nadwrażliwość to tak jak ta dysleksja, to jest takie coś ukrytego, takie coś, co powoduje, my widzimy tylko, że to dziecko znowu nakrzyczało, albo to dziecko znowu było agresywne, a nie zauważamy źródła tego. Na przykład może być zmęczone przebodźcowaniem pewnego poziomu hałasu, może być, nie wiem, wrażliwe na pewne obrazy, może być wrażliwe na pewne dźwięki, może być, nie wiem, na pewne zapachy i nawet samo nie wie, co tak naprawdę temu dziecku przeszkadza. I często to towarzyszy na przykład przy zespole szeroko rozumianego spektrum autyzmu, tudzież dla dzieci z zespołem Aspergera. Ale niekoniecznie tylko i, tak? To jest też bardzo istotne, że to niekoniecznie musi być od razu, że tak powiem, jakiś element spektrum, natomiast jest to spójne, tak samo jak mamy pewne zaburzenia o charakterze dyslektycznym, które się również pojawiają na przykład u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ale ze względu na to, że tam się w ogóle bada globalne opóźnienie, to się już nie stwierdza na przykład dysleksji. Więc to jest też dla Państwa, dla nas wszystkich taka wytyczna. Obserwujmy te dzieci, spójrzmy, kto tam rybka, kto tam foczka, kto słoń, po to, żeby zauważać, ponieważ i słoń ma inne potrzeby, i ryba ma inne potrzeby środowiska, i foka będzie miała inne potrzeby środowiska. I to jest coś, co wymaga tutaj wsparcia. I dopiero wtedy możemy powiedzieć, że to dziecko w jakimś sensie się zaaklimatyzowało w środowisku zróżnicowanym. Czyli mamy jedno z dostosowań, to są nauczyciele specjaliści. Omówiliśmy już tak naprawdę w szczegółach o zindywidualizowaniu, na czym polega indywidualizacja, ale w skrócie, patrząc nawet na ten nasz ukochany mem, to widzimy, że tempo podążania do celu będzie inne, organizacja tej drogi do celu będzie inna,
motywacja do celu, przewidywanie szans osiągnięcia celu będzie inne. I do tego wszystkiego, co będzie inne, trzeba również założyć, że możemy się z czymś takim zmierzyć. Czyli również, jeżeli jest to, musi być to akurat to drzewo, to tutaj trzeba założyć tę różnorodność. Ale równie dobrze wyjściem może być po prostu sprawdzanie pewnych umiejętności na miarę potrzeb i możliwości ucznia. Czyli no nie możemy, nie wiem, kazać skakać komuś, kto jest, porusza się na wózku na przykład. W tym sensie skakać, że podskoczy wysoko i zobaczymy, dosięgnie balona. Teraz tak wymyśliłam, ale generalnie chodzi oczywiście o to, żeby maksymalnie dać szansę każdemu, ale są pewne rzeczy, które no, jak mówimy do osoby, która jest niewidoma, zobacz, no to to jest tak samo, tak, to jest nieadekwatność i to też się przydarza. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to są pewne nasze nawyki. To jest dużo w tym naszym procesie nauczania się dzieje, ale z tymi nawykami naszymi trzeba walczyć. Ten nasz system edukacyjny jest również mocno osadzony w naszych dotychczasowych nawykach i stereotypach, bym powiedziała, nawet jeśli chodzi o edukację. Patrzymy dalej. Potrzebujemy odpowiednich warunków lokalowo-bytowych, w których się odbywa proces. No to już mówiliśmy o windzie, mówiliśmy o podjazdach, mówiliśmy o oznaczeniach, czyli mogą to być oznaczone korytarze, sale, może to być odpowiednie dobrane miejsce, stolik, krzesło, odpowiednio zorganizowana sala od czasu, od momentu, nie wiem, nawet nie tyle tablicy, to może być tablica, ale powiedzmy multimedialnej, czy monitora multimedialnego, czy też tablicy interaktywnej, czy tabletów, które posiadamy, więc jakby to wszystko będzie stanowiło o tym, na ile dostępna jest dla dziecka sytuacja, która wymaga dla niego dostosowań do jego 100% możliwości. Dopiero wtedy od niego można wymagać tej skali ocen 1-6. Póki nie są one zapewnione tak na dobrą sprawę, skala 1-6 jest nie dla tego dziecka, ponieważ on nie jest w stanie tego osiągnąć. Tak? Czyli siłą rzeczy coś jest najpierw, coś jest potem. Patrzymy również na specjalne formy odpytywania i sprawdzania poziomu wiedzy, czyli oceniania wewnętrznego i zewnętrznego, czyli mówimy o egzaminach, o sprawdzianach wewnątrzszkolnych, przedmiotowych, ale również mówimy o ocenianiu zewnętrznym. Więc słuchajcie, to są rzeczy, które są wytycznymi, o których tutaj za dużo ja nie chcę mówić, natomiast wskazujemy sobie tutaj tylko takie obszary, które rzeczywiście będą stanowiły o tym, na ile jest to zróżnicowane pod kątem możliwości, predyspozycji danego ucznia i jest to do niego dostosowane. Bardzo ważnym tutaj jest elementem, czyli zobaczcie, to ja się odwołuję już do slajdu, tutaj go powielam, o którym już mówiliśmy, więc nie chcę za bardzo tutaj no, się rozpisywać, znaczy rozgadywać na ten temat, natomiast mamy tutaj racjonalne dostosowania i to jest już właśnie obszar aktów prawnych w zakresie dostępności, w tym również cyfrowej. Co tutaj temu podlega? Dostosowanie wymagań edukacyjnych, czyli to, co powiedziałam, wymagania do możliwości ucznia, zasady kształcenia. Bez zasad jest chaos, a chaos nie sprzyja procesowemu uczeniu, w tym się. Metody i formy kształcenia, czyli nad metodami ciągle się zastanawiam, ale teraz w tej edukacji włączającej, jeżeli mamy ten system, gdzie na każdego musimy spojrzeć z osobna, do każdego musimy dostosować pewne polecenie, zrobić odpowiednie dostosowanie dostępności materiału i wykorzystujemy do tego edukację medialną, no to mamy procesy indywidualizacji, ale również i personalizacji. No bo co dla takiej małpki, która jak w 2 minuty znajdzie się na szczycie, tam coś trzeba jeszcze jej dać, to trzeba dostosować do takiej małpki, która w dodatku no, musi mieć jeszcze jakąś nagrodę, że jest tam pierwsza, a nie, że będzie teraz czekać i spoglądać na wszystkich, nie wiem, przez ileś długiego czasu, zanim oni tam dojdą. To nie jest jakby dla niej nic, co jest ani nagrodą, ani motywacją,
I jakby to jest jej również proces i to jest jej również szansa i również potrzeba rozwojowa, więc to jest również metoda i forma kształcenia oraz środki realizacji kształcenia, które możemy również do tego odpowiednio dobierać. Więc tutaj zdecydowanie nasz nauczyciel musi się trochę, że tak powiem, inaczej ustosunkować do grupy, która przed nim właśnie stanęła w tej naszej inkluzji, w środowisku zróżnicowanym. Ja bym chciała już przejść tutaj dalej. Co mamy w dostępie? To już też mówiliśmy, ja tylko tutaj to powielam. Musimy się umieć posługiwać w edukacji medialnej, która ma nam sprzyjać. Umiejętność, po pierwsze mieć dostęp do sprzętu, po drugie znać ten sprzęt i jego możliwości. Dzisiaj nasza reklama w postaci zapowiedzi Sylwestra była bardzo taka, bym powiedziała, adekwatna do tego, co powinniśmy wiedzieć. Czy wszystko Państwo zrozumieliście, co mówił Sylwester? Obawiam się, bo ja też próbowałam łapać te wszystkie wątki i mimo, że pracuję na Dellu i znam Acery i znam nawet ten moduł, wiecie co to tam jest, tableto, komputer i piszę jakimś rysikiem i te wszystkie rzeczy, ja nawet do mnie to dotarło, ale jestem więcej niż pewna, że wiele osób po prostu jeszcze na takim etapie dostępności do sprzętu po prostu takiego nie kupiło wcześniej, w związku z czym nie używało, więc Sylwestrze, ja myślę, że tam będziecie mieć na pewno dużo telefonów, bo to jest dostępność do sprzętu, rozumienie, do czego może nam służyć sprzęt. On dopiero wtedy, tak jak przeczytany ze zrozumieniem tekst, będzie nam służył. Więc to jest jedno. Drugie, no sprzęt, na którym, wiecie, kiedyś wyłączyli internet, mieliście taką chwilę i nie wiedzieliście, po co właściwie wam jest ten komputer, jak nie ma tego internetu. I to jest też coś, co powoduje, że te kompetencje medialne mają nam służyć również do takiego, no wtedy to jest tylko co, maszyna do pisania tak naprawdę, tudzież bawienia się obrazkami, ale nic nie ściągniemy, nic nie przerobimy, nic nie przerzucimy, w związku z czym jakby no tutaj rzeczywiście jest to również nasza świadomość o możliwościach medialnych jest bardzo istotna w tym, czym będziemy zarządzać i co będziemy potrzebować. Natomiast gdy już ten internet się włącza, to mamy i to, co ja zawsze polecam, ale naprawdę tak z czystym serduchem polecam właśnie platformę ZPE, Zintegrowaną Platformę Edukacyjną, mimo że ona nie jest doskonała, ale wiecie, nic, albo wiele rzeczy bywa takich ładnych, tutaj bym powiedziała nawet zasadnych, natomiast no miewa różne tam wybryki i natomiast rzeczywiście macie dużo innych również platform edukacyjnych, ale od czego to będzie znowu zależeć? Myślę, że kiedyś to się, tutaj jest tak dużo takich narzędziowych spotkań z mentorem, że ja już się nawet nie kuszę, żeby tutaj komuś coś polecać, bo tego jest po prostu bardzo dużo i tutaj ciągle nad czymś specyficznie pracujecie. W związku z tym, słuchajcie, ważne jest, żeby wiedzieć, że nasza ścieżka indywidualna nie jest ścieżką jak każda inna obok tocząca się, tudzież wiodąca, czyli jak Sylwester, przy którym ja na pewno jest tutaj, mam tak, wiecie, tyle tylko wiadomości na temat tego, co można robić w ogóle, mając połączenie z internetem, to mi to nie przeszkadza w tym, żeby tą swoją ścieżką zarządzać odpowiednio na tyle dobrze, żeby mieć odczuwać satysfakcję i mieć poczucie, że rzeczywiście no wiem, co robię. Więc jakby każdy z nas również będzie miał taki dostęp, jaki ma. I to jest również sytuacja połączona z tym, co dla rodziców jest takim przesłaniem. Mianowicie, wiecie, dzieciaki do mnie przychodzą na moje zajęcia, i ja dopuszczam akurat na swoich zajęciach z tutoringu, z rewalidacji, możliwość posługiwania się przez nich swoimi smartfonami. A dlatego głównie, żeby nabywali kompetencje medialne, żeby zauważyli, że jak mają smartfona, to znaczy, że mogą zrobić tam dużo, dużo więcej rzeczy, aniżeli granie w te swoje tylko jedyne gry. Nawet jeżeli ostatnio robiliśmy tangramy, i układanie tangramów online jest przynajmniej pracą mózgu, pamięciową, rozwijającą, kreatywną, wiele atutów. Najważniejsze, że
chwycili to, zainstalowali i teraz mogą jakieś boje toczone i wojny podczas gier zamienić od czasu do czasu na kreatywne działania. I ja już jestem z tego zadowolona, ale również wyszukują informacje, spoglądamy, szukamy definicji, jak nie tej, to innej. Wiecie, takie proste rzeczy, czyli szukamy różnych funkcji smartfona, które powoduje, że ten sprzęt nabywa innej mocy, ale też innej wartości. No i to jest dzięki programom i dzięki aplikacjom, które mamy w dostępie, ale one tylko są w dostępie wtedy, kiedy mamy świadomość, że coś takiego w ogóle jest. To jest również nasza wiedza z zakresu edukacji medialnej. No i umiejętność oczywiście używania tego. No i narzędzia edukacyjne, to tutaj mamy całe mnóstwo, które tutaj już każdy nauczyciel jest w stanie wymienić, czyli wszystkie te, które na przykład dokonują pięknej ewaluacji, podsumowania, kiedy możemy zrobić ankiety, kiedy możemy na przykład coś, że tak powiem, ubrać w postać gry online, tak? To jest wszystko to, co będzie się mieściło w zakresie kompetencji połączonej z grywalizacją, z gamifikacją naszego procesu edukacyjnego. No i tutaj myślę, że warto w ogóle, żeby to wybrzmiewało, żebyśmy to stosowali, utrakcyjniali nasz proces, bo to jest również motywacyjnie dla nas ciekawsze. I mamy tutaj przesłanie dla rodzica. Niestety zdjęcie, że tak powiem, z jakiegoś to powodu zniknęło było, ale być może rodzice byście nie chcieli tego zobaczyć. Ja wam powiem, co było na tym zdjęciu. Na tym zdjęciu na pierwszym planie siedzi dziecko i układa klocki. A dwoje rodziców, jeden po prawo, drugi po lewo, siedzą na sofie z tyłu dziecka. Jak myślicie, co robią? No grają, tudzież spoglądają namiętnie na ten swój smartfon. I czy to jest relacja? Czy to jest świadome używanie, korzystanie ze swoich kompetencji medialnych, które polegają na tym, że ja wiem, kiedy mogę, co mi to daje, co tracę, co zyskuję wtedy, kiedy używam tego sprzętu. To jest to krytyczne myślenie właściwie w każdej dziedzinie życia jest potrzebne, ale również w edukacji medialnej. I tu mamy takie zdefiniowane przesłanie dla rodziców. Rodzicu, edukacja medialna to kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego, selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, kiedyś wszyscy siedzieliśmy przed telewizorami, tworzenia i nadawania przekazów medialnych. Ale my musimy jeszcze pamiętać jako rodzice, jako nauczyciele, że tak jak w szkole do celów edukacyjnych pozyskiwania informacji ćwiczymy młodzież, dzieci do tego, żeby rzeczywiście umiały korzystać z tego w sposób należyty, w odpowiednim dystansie czasu, to często ta sytuacja i najczęściej wymyka się niestety, ale no to trzeba powiedzieć, rodzicom w domu. Chciałam wam na koniec już tej opowieści gościnne dzisiaj powiedzieć, że doszukałam się, tutaj jest taki bardzo fajny, to jest, było zdjęcie ze strony M jak mama 24, zapraszam tam rodziców i tam były podane, odwołało się, autorka odwoływała jednego z artykułów, odwoływała się do badań przeprowadzonych w Waterloo w Belgii na temat jaki wpływ nadmierne używanie smartfonów, tudzież różnych procesorów, powiedzmy nośników medialnych, ma wpływ na zachowania rodziców. I badania, w skrócie już teraz ujmując, badania wykazały, że najczęściej rodzice są dużo bardziej agresywni, przede wszystkim krzyczą na dzieci. I to jest coś, co drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, chciałabym, żebyśmy, ponieważ w edukacji, to jest bardzo ważny kontekst, w edukacji włączającej, inkluzyjnej, musimy patrzeć na człowieka pod kątem stanu zdrowia, pod kątem jego predyspozycji, zainteresowań, cech charakteru, mocnych, słabych stron. Ale również dzisiaj nauki o wiedzy o człowieku, nauki, tak, wiedzy o człowieku, tudzież nauki o człowieku również mówią, że jest to istota społeczna i kontekst społeczny jest bardzo ważny. Czyli dziecko, które krzyczy w przedszkolu, tudzież w szkole, najczęściej przebywa w środowisku, w którym się krzyczy.
nie znaczy, że to jest takie jednoznaczne, natomiast jeżeli dziecko bardzo mocno jedyna rzecz i się rzuca na smartfon tudzież na komputer, bardzo często taki wzorzec dostał w środowisku rodzinnym. I to, co my kształtujemy w szkole, w przedszkolu, podczas edukacji, jest to wymiar czasu, który jest wymiarem dozwolonym do przebywania w kontakcie ze sprzętem, w połączeniu z internetem, właśnie z tymi dziećmi. Szczególnie, że jest to działalność ucelowiona. Natomiast jeżeli dochodzi do sytuacji, w której dziecko przekracza 25 minut jednorazowo przed telefonem, patrząc tylko i wyłącznie na migające jakieś gry, zabawy albo bajki, które czasami też nie są zrozumiane przez niego, to dzieje się mu krzywda. I jak chcemy później rozmawiać o uzależnieniach od internetu albo od takich migających bajek, często agresywnych, widzieliście kiedyś, no wszyscy jak mieli małe dzieci, to już i to jest ostatnie 20 lat, to na przykład te wszystkie, nie wiem, chińskie, japońskie i inne, one są bardzo krzykliwe, z dużą ilością zmian akcji, takie też mocno, bym powiedziała, no wojownicze. Zupełnie inne obrazowanie tej wiecznej walki dobra ze złem, ale o bajkach mówiliśmy ostatnio, więc jakby to są takie rzeczy, które nie dziwmy się, że mają wpływ na dziecko i to dziecko później w grupie, która jest troszeczkę mniejsza, bardziej ułożona, bardziej ucelowiona, z określonym jakby charakterem podążania za potrzebami rozwojowymi dziecka, okazuje się miejscem, w którym dziecko się nie mieści, w którym dziecko nie potrafi się zachować, w którym dziecko ma problem z utrzymaniem się w takim należytym, w należytej postawie, w sensie wytrzymania bez, nie wiem, bez krzyku, bez zrobienia czegoś, bez zrzucenia czegoś, nadmiernej ruchliwości, po prostu nie jest w stanie wysiedzieć. I często to jest tak, że i to trzeba sobie jasno powiedzieć, i to są też rzeczy, które dzisiaj jakby tylko o tym wspominam, myślę, że to jest jakby przestrzeń, która się właśnie przed nami otwiera, czyli kontekst rodzinny, kontekst najbliższego otoczenia dziecka w kontekście edukacji medialnej. To jest taki obszar, który chciałabym otworzyć dzisiaj, zapowiedzieć, że tak powiem, na tym gościnnym występie konkludującym wszystko to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli szeroko o edukacji włączającej, mówiliśmy szeroko o edukacji medialnej, dzisiaj taka trochę podsumowajka, natomiast zapowiedź jakby już tego, co bym chciała też bardziej szczegółowo rozwinąć, czyli też ten kontekst właśnie najbliższego otoczenia, tak, czyli czynnik kontekstowy rozwoju młodego człowieka od przedszkola do szkoły, który ma ogromny wpływ na jego funkcjonowanie, a funkcjonowanie na rozwój w ogóle i przede wszystkim na jego możliwości uczenia się. Drodzy Państwo, jest 21:12, przekroczyłam limit, ale może to usprawiedliwię długimi reklamami Sylwestra, na które umówiliśmy. Zresztą jako gość to mam dużo mniejsze prawa niż prowadząca, więc jako prowadząca bym powiedziała: Sylwester, no sorry, pomidory, proszę sobie wziąć inną częstotliwość, natomiast no jako gość ja się absolutnie musiałam dostosować do tych warunków. Ale pamiętaj, że miałeś ten lepszy czas niż ja tak naprawdę, bo ja miałem czas i rywalizowałem z prezydentem. No ty tak, te pierwsze słowa szczególnie. Tak, w tym prime time. Nie wiem, jak długo przemawiał, natomiast przyznam szczerze, że od razu sprawdziłem, co powiedział, ale nie wchodzimy w politykę, tak więc moi drodzy, oczywiście z Moniką dziękuję bardzo jeszcze raz, że przyjechałeś, zaproszenie, prowadzisz dla nas takie rzeczy i dzielisz się tą wiedzą, bo przeświadczenie mentorowych inspiracji to zawsze było od praktyków dla praktyków i zawsze za darmo. My nigdy nie pobieramy pieniędzy za te rzeczy i nie zapraszamy tu profesorów, tylko zapraszamy, słuchajcie, ludzi, którzy na co dzień takie rzeczy robią, i Monika mnie świetnie uzupełnia, bo ona właśnie jest od tych takich kompetencji miękkich. Natomiast ze mną, jak to z facetem, będzie na twardo. Jeżeli chcielibyście na przykład sobie narysować jajo na twardo, to zapraszam Was za tydzień, ponieważ ja prowadzę cykl Sztuczna Inteligencja w służbie nauczycielom i po
wprowadzeniu, zapoznaniu się z Bingiem, z czatem GPT, bierzemy się za to, co najbardziej widać w sztucznej inteligencji, czyli za generatory grafik. A ponieważ mamy tego naprawdę dość sporo, to postaram się Wam pokazać na sam początek dwa dobre. Jeden, który jest naprawdę bezpiecznie prosty i można rozmawiać z nim nawet w języku polskim, aczkolwiek będę to powtarzał, że jednak English to English i prompty angielskie są bardziej precyzyjne, a drugi, słuchajcie, jest równie prosty tak naprawdę, szczególnie po tym, jeżeli spędzicie ze mną tą godzinkę za tydzień w poniedziałek o 20 i zobaczycie, jak można naprawdę generować z nim grafiki, a jeżeli chcielibyście zobaczyć na przykład, co potrafi ten program, to zerknijcie sobie chociażby na profil Mentor System Audiowizualny, bo tam robiłem ostatnio dla nich grafikę takiej klasy disneyowskiej, ponieważ ostatnio są modne takie grafiki na wzór Disneya, to zobaczycie taką klasę przyszłości, właśnie wygenerowaną bez żadnych poprawek, słuchajcie, bo mimo wszystko po AI to się poprawia, no i za tydzień mam nadzieję pochwalę się i pokażę Wam coś, co generowałem ja do swojej pracowni, co mam wydrukowane w ogromnym formacie, wisi u mnie pięknie na ścianach i za to wszystko odpowiada grafika, a naprawdę gdybyście nie wiedzieli, mógłbym Wam wmówić, że to jakiś Kandyński albo jakiś inny słynny malarz jego reprodukcje wiszą, a tak naprawdę, czy może nie Kandyński, bo ja się nie znam na sztuce, on pewnie miał inny styl, ale jest to robione typowo w stylu takiego malarstwa, akwarele z takimi połączenie pewnie urbanizmu z jakimś takim, nie wiem, nie będę się tutaj kompromitował, bo nie jestem plastykiem. Natomiast jeżeli Was ciekawi, co mam zmalowane na ścianach, to zapraszam Was za tydzień i wtedy, tak jak powiedziałem, weźmiemy się za generowanie obrazów przez sztuczną inteligencję, która idzie do przodu i naprawdę jest coraz lepiej, coraz ciekawiej. Tak więc dziękuję Wam bardzo. Monika, dziękuję za to, że dzisiaj byłaś z nami. Oczywiście nie może się obyć bez certyfikatu, tylko słuchajcie, proszę, ja wrzucam link zawsze do edycji, natomiast weźcie sobie to z Google'a, pobierzcie i wpiszcie sobie już swoje dane u siebie na dysku, wtedy jest troszeczkę mniej komplikacji zawsze. Taki najprostszy, najbardziej standardowy sposób do pobierania certyfikatu. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. Jakbyście myśleli, powtórzę to po raz kolejny, bo niektórzy oglądali prezydenta, a nie mnie, to w tej chwili jesteśmy na etapie już przyznawania bonów dla nauczycieli, więc kto złożył wniosek o te 2500 dla nauczyciela, to zapewne albo już ma, albo niebawem na dniach będzie miał, słuchajcie, taki kod, bo te kody naprawdę są wysyłane dość szybko. Rozejrzyjcie się poważnie, ja o tym mówiłem, poszukajcie po firmach, może być to Mentor lub jakakolwiek inna, poszukajcie po firmach dostarczających sprzęty dla edukacji, bo te firmy z reguły mają lepiej wynegocjowane tak naprawdę warunki na te dedykowane laptopy niż taki typowy market. Chociażby taki jak 5-letnia gwarancja. Miłego wieczoru Wam życzę, znośnego tygodnia. No niestety 11 listopada wypada w sobotę i widziałem, że ostatnio Roman Lorenz chyba miał webinar poświęcony temu, czy nauczycielowi za wolną sobotę, która przepada, bo jest święto, należy się urlop. Nie słuchałem, nie oglądałem, ale zakładam, że nie. I z tą smutną informacją Was zostawiam. Monika, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Jak zwykle czuję się miło zaszczycona. I mam nadzieję, że obszar kompetencji medialnych, którymi się zajmiemy przy następnym jakimś tam spotkaniu wyznaczonym przez Sylwestra Zasuńskiego, będzie tą dobrą przestrzenią, czyli jak pracować z rodzicem i jak rodzic może współpracować z placówką na poczet właściwego rozwoju przy okazji właśnie stosowania kształtowania kompetencji medialnych. Mhm. I wydaje mi się, że chyba się wstępnie na 4 grudnia tak naprawdę umawialiśmy. Oj, 4 grudnia czy styczeń. No dobra, ja sobie to przejrzę później w tych moich kalendarzach. Obserwujcie Mentor System Audiowizualny, Fundację Inspirujemy. Tam zawsze pojawiają się zapowiedzi, kiedy są kolejne webinary i o czym. Dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz. Dobranoc. Dobranoc.